Spierdalaj kurwa pan Andrzej jebany. Nie dowozimy na telefon. Chcesz się nażyć, to przyjdź do nas. Naraz. Si! No to jaki stasik? Normalny jaki wyprosił. No co kurwa normalny, co kurwa normalny? Albo kurecko pikantny, albo pedalsko łagodny, no. A takiego średniego to nie macie? Nie kurwa! Bierz albo wypierdalaj, kurecko pikantny, pedalsko łagodny, ni chuja, no! A jakby takie pomieszać trochę? No kurwa, nie filozof! No to ja bym chyba jednak prosił ten łagodny. Jak kurwa łagodny? No ten pedalsko łagodny. Ach, pedalsko łagodny! Służę klientowi! Doczekałeś się w końcu. Nie, to może ja jednak bym prosił ten kurewsko pikantny. Ha, kurewsko pikantny! Również służę klientowi! Paragon jest? To głupio pan robisz. Patrz pan na mnie, jaki cwany jestem. No, na wszystko mam kwitki. Proszę, tutaj. 16 Big Mac, kwitek jest. 17 frytki, kwitek jest. 19 kawka, też kwitek jest. I po co ja to robię? Bogówka pracuje. Potem z tym wszystkim pójdę do prawnika, żeby mi załatwił na koszt McDonalda przeszczep wątroby. A co ja z tym zrobię? Główka pracuje. Przedstawię papiery z drogiej kliniki jakieś, a sam se przeszczep zrobię u jakiegoś konowała w garażu. No, a za różnicę będę se żył jak król. Dobra, to powiedz pan, gdzie jest ten koleś od tego kebaba, nie? Bo trochę mi gardło szwankuje ostatnio. Krtań by się nowa przydała. Dzień dobry. Kebabcio, kurewsko-pikantny raz poproszę. Co? Kurewsko-pikantny. O kurwa, to ten. Spierdalaj! Co? Spierdalaj, mam wasz telefon, tak? Co? Morfeusz? Jaki kurwa Morfeusz? Nie. Nie znam. Nie. Pomyłka. Nichuja nie przejdzie. A, sorry, numery mi się porąbały. Morfeusz? Tak? No, w końcu się do ciebie dodzwoniłem. Dzisiaj walczy ten twój wybraniec. Miał walczyć jutro. No tak, ale znowu coś porąbali w Matrixie i walczy dzisiaj. Czy ja się muszę kurwa o wszystkim ostatnie dowiadywać? Gdzie ta walka? No jak zwykle. Wiersz 15, kolumna 16. No, to na razie. I raz. I dwa. As przyda się. Dobrze. No ale jak trzy walety? No wziąłem z asem, teraz ty... No ale nie można trzech waletów. Cztery, jeden, ale nie trzy. Bo tak zawsze grałem, A ty inaczej? Tak, nie rzuca się trzech waletów. U nas się gra tak, że trzy dupki na stole leżeć mogą. No nie mogą! Dobra, dosyć tego bezproduktywnego opierdalania. Idziemy na mecz. Ideał jest nasz. Jak wygra, mamy 80 mali do przodu. Thank you.
ale dał dupy. Coś mu nie idzie. Chwileczkę, daj mu szansę. Taki z niego wybraniec, a walczy jak połapraniec. Nie, no zrobił coś z niego. Trzymaj. Podładuję go troszeczkę. I wszystko jasne. Patrz teraz. No. Idziemy do Buchmachera. Poszmal. No dobrze, że was widzę. Pierdol, dawaj szmal. Kurwa, zjarali wszystko, zabrali szmal, spalili budę i twój gulgulator też zabrali. Kurwa, chuj nam ten gulgulator. Nie twój pierdolony interes. Ej, no chyba powinniśmy wiedzieć takie rzeczy. No dobra, dzięki niemu już się udało prawie dowiedzieć, czym jest kurwa ten Matrix, a tu nagle jeb, chuj taki. Musimy odzyskać ten gulgulator. I szmal. Szmal też. Kto to kurwa był? Nie wiem, kurwa, wyszedłem zza rogu, tylko zobaczyłem maski na ryjach, kurde, wsiedli do samochodu, kurwa, ale fotę im zrobiłem, nie? Pokaż. Czyja to fura, kurwa, Batmana? Musimy jechać do wyroczni, dowiedzieć się, kurwa, czyja to bryka. Kurwa, telefon mi zabrał. Lazu. Czyje to? Coś ci zajebali. Kojarzę ten wóz. Niestety nie pamiętam, gdzie go widziałam. Może to odświeży pamięć. Może. Samochód należy do niejakiego Brandona. No to chłopaki, mamy problem. Auto należy do Brandona. Tego Brandona? Tego. Przejebane. Ty zamiast przekinać, lepiej byś coś wymyślił. Ty, a po co mu ten regulator? To tego właśnie nie wiemy i musimy się dowiedzieć. Czekajcie, mam pomysł. Kojarzycie Larsona? Ten jego przydupas? Tak. Porwiemy go i wyciśniemy z niego, po co im ten gulgulator. No dobrze, kombinujesz. Panowie, do kogo? Do misia Gogo! E! Stajemy! Stawaj, śmiech!
śmieciu. Przejedziemy się. Najebany jest. Nie kontaktuje. Co robimy? Dobra, bierzemy go. Przetrzeźwiej w bagażniku. Olo! Trzymaj drzwi! Gdzie jestem? W dupie! Co? Ty suchy woże na gówno, mów po co twojemu szefowi ten gugulator i gdzie go trzyma? Dziergaj Batmana. Sześć. Co sześć? Kurwa! Wargę mi rozciąłeś. I bardzo dobrze. Mów kurwa. Nie wiem. 28. Ej, panowie, jak 28? Ej, nie! Ej! Mów, albo Morfeusz powie 496! Nie wiem! Szef dopiero jutro nam powie, na zebraniu! Ty, Fox, ty jesteś do niego podobny. Ty pójdziesz zamiast niego na to spotkanie. Ucharakteryzujemy się trochę, trochę tapety, nery. Ale szefie, jak mnie zdemaskują, to mogą mnie na przykład zabić. Nic się nie bój, będzie wszystko pod kontrolą. Dam ci trochę elektroniki i będziesz na podsłuchu. Jakby co, to wejdziemy. Proszę pani, ten pan ma wyglądać tak. Panie, to się nie da! A teraz? No dobra. No, zupełnie jak Robert De Niro. Ej, ale ty masz jego głosem mówić. To klapie? Tak. Jest okej. Tylko pamiętaj, zachowuj się tak jak on, wiesz, rusza się tak jak on, mów tak jak on, wiesz, żebyś nie był nie do rozpoznania. Rozumiemy się? To jest napad. Rączki do góry. Cała kasa dla mnie. Witam panów. Mamy bardzo poważną sprawę dzisiaj do omówienia. Otóż przed chwilą do mnie dzwonił Olo i mówił mi, że ci kurwa pizjanie znowu się pakowali na nasz rynek. Miguel, weź mi kurwa wytłumacz, jakim sposobem oni wpakowali się na twój teren. Te kurwiszony przekupiły komisarza. To musimy go znowu przekupić. Co, mam jeszcze raz płacić temu skurwysynowi? To co mamy zrobić? Szef miał tam powiedzieć o tym kalkulatorze, co i jak... Później. On tam... Później. Gdzie on... To co proponujesz w kwestii komisarza? Słuchaj, tego spaślaka no nie możemy już tuczyć tyle. Ile żeśmy kasy zapłacili temu fagasowi, a co? I to muszę zajebać. Można zajebać. Kolejnego. A jak będzie trzeba, to jeszcze kolejnego. Będziemy mieli wszystkich wkurwionych psów, prawda, w okolicy, tak? To co proponujesz? Szefie, przepraszam. Co? Miał pan nam szef dzisiaj powiedzieć o tym gulgulatorze całym. Kurwa, weź nie pierdol żadnym gulgulatorze. Pierdalałem się na rynek jakieś pierdolone arabusy, a ty mi go pierdolisz, a nawet nie mogę tego wymówić. Później. Larson, od kiedy jesteś leworęczny? Ja nie, się pomyliłem tak tylko. Popierdoliły ci się ręce? Tak, ręce mi się, tak czasem... Larson, gdzie mieszkasz? No, tam gdzie zawsze. A adres? No, byłeś u mnie, o co ci chodzi? A co tam z tym twoim kotem? No, w porządku wszystko. Larson, przecież ty nie masz kota. No, zapomniałem, no. O co wam chodzi wszystkim? Zapomniałeś, że masz kota? Że nie masz tego kota, kurwa? No szefie, no, zapomniałem, no po prostu, no. A. Kot. Ręka. Ważne sprawy tutaj. Może chcesz do kota dołączyć? Ty wiesz, że to nie ma problemu, kurwa. Lepiej weź się wytłumacz.
Ale nie wiem z czego, szefie. Wszystko z porządku. O tych Egipcjanach tam powiedz, albo na razie... gdzie tą forsę schowaliśmy. Egipcjanie później. A po co? Oni nie uciekną. Po co mówić o tej forsie? Patrzcie, coś mu się dziwnie świeci na ryju. Larson! Hej. Ale po co? Stary! Kurwa! Stary! Mam niby... Wchodzimy. A co ta kurwa była? A pierdolę. Patrz kurwa, następni. Nie pali. Co w ogóle, gdzie jest fura? Kim wy kurwa jesteście? My wami, a wy? Kurwa, bo Matrix się zepsuł.